Cieszymy się, że jest to nasze stanowisko.
Jeśli się nie pomienicie, nie zgadniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży tak jak dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnych z tych małych, albowiem powiadam na Aniołowie i w niebie, wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Pięknie ujął to święty Augustyn mówiąc,
Anioł oznacza funkcję nie natury. Pytasz, jak nazywa się ta natura? Duch. Pytasz o funkcję anioła. Przez to, czym jest, jest duchem. A przez to, co wypełnia, jest aniołem. Sensem istnienia anioła, tym, co nadaje mu jego tożsamość, jest służba Bogu i wykonywanie jego poleceń. Stwierdza to dobitnie uczeń świętego Pawła w liście do Hebrajczyków. Czyż nie są to wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie? Z tych słów wypływa też sugestia, że podstawowym działaniem aniołów jest opieka nad ludźmi i niesienie im pomocy, aby mogli przyjąć plan zbawienia, upodabniając się do Boga. Zobaczmy na Stare Pisma Świętego, co należy do zadań aniołów. W Księdze Psalmów znajdujemy znamienny tekst. Uwielbiajcie Pana wszyscy jego aniołowie, mocarze pełniący jego nakazy, posłuszni jego słowom. Widzimy tu, że aniołowie wypełniają doskonale wolę Boga, a zarazem uwielbiają jedynego Pana. Stąd czerpią siłę, stają się mocarzami. Ich modlitwa przed Panem jest przede wszystkim kontemplacją Bożego oblicza. Podkreśliła to dziś usłyszana Ewangelia. Aniołowie i w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Ale w anielskiej modlitwie jest też miejsce na wstawiennictwo. Ciekawe, że przynoszą oni przed Pana modlitwy nasze i naszych świętych orędowników. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żarze i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych na złoty ołtarz, który jest przed tronem. I wniósł się tym kadzideł jako modlitwy świętych z ręki anioła przed Bogiem. Pokazaliśmy funkcje anielskie w niebie, a teraz kilka słów o ich księdzie zadaniach. W księdze na okazji znajdujemy zdania. Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie miał ziemi ani po morzu,
przyjdzie z tej chwały i wszyscy aniołowie z nim. Wtedy zawróci nas na Twoje pełne chwały. Opieka aniołów trwa nad narodami, wspólnotami i poszczególnymi ludźmi. Bóg posługuje się w sposób wolny, czyli kiedykolwiek, któregokolwiek i do kogokolwiek chce posłać z misją, by każdemu dać szansę, ażeby niedola nie przystąpiła do Ciebie, a cios nie spotkał Twojego ramiona, bo swoim aniołom dał rozkaz o Tobie, aby Cię strzegł na wszystkich Twych drogach. Szczególnym wyrazem troskliwości Najwyższego jest staranność, Jego staranności do nas, indywidualnego podejścia do każdej istoty ludzkiej jest anioł stróż. To ten duch posłany, wybrany i oddelegowany przez Boga, by mnie posłuchać jest strzec. W katechizmie czytamy, że życie ludzkie od poczęcia do zgonu jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. Święty Hieronim przepięknie to uzasadnia. Tak wielka jest godność duszy ludzkiej, że każda ma o obronie anioła stróża. Ten Boży stały emisariusz jest żywą obecnością Boga przy nas. Przejawem Jego miłości do każdego z nas osobiście i uosobieniem Jego opatrzności. W tym miejscu rodzi się kwestia, dlaczego ta anielska obecność Boga jest tak subtelna, że jej nie odczuwa, nie zabija. Niech rozstrzygnięciu tego problemu pomoże nam pięć pytań, w których zawiera się też odpowiedź. Czy chciałbyś, by traktowano Cię jak gadżet, element kolekcji, postać z bajki, zabobonny amulet, może nawet biżuterię? Tak czuję. Pomyśl, jak odnosisz się do anioła. Czy lubisz być traktowany jako wyższe, gdy Cię nie zauważają, nie rozmawiają z Tobą, nie wierzą w Twoje możliwości? Jeśli nie masz zamiaru się nawracać, nie walczysz z wadami, pokusami, może dlatego, że zarozumiale uważasz się za doskonałego, czy w czym ma pomóc Ci anioł? Czy miewasz chwilę wahania, gdy stoisz przed wyborem dobra lub zła i czy wtedy prosisz o natchnienie od Boga? Czy potrafisz się zdobywać uczucie samotności, odrzucenia, bycia bezwartościowym, czy poddajesz się takiemu zwątpieniu, a nawet rozpaczy? Bardzo podoba mi się wiersz Anny Zajączkowskiej, który poetycko, a zarazem tak prawdziwie, nie infantylnie, zabobonnie, z przymrużeniem oka, ukazuje anioła stróża. Aniele Boży, stróżu mój, prowadzisz mnie za rękę. Znasz każdy uśmiech, każdy ból, znasz wszystkie drogi kręte. Nie odchodź, choćbyś myślał, że o Tobie zapominam, że niby dobrze znałeś mnie, a jestem całkiem inna. W cieniu swych skrzydeł ukryj mnie, daj sercu moich wytchnienia, bo jeszcze wiele trudnych chwil i wiele do zrobienia. A kiedy przyjdzie życia kres, zamkniesz mi dłonią oczy i duszę pomkniesz w dal do rozjeżdżonych nocy. Amen. Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przed Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowanym również za nas, pod krzyżem łatwym, został męczony i pogrzebany,
i zmartwychwstania trzeciego, jak i zbawienia nocy. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana Chrzciciela, który od Ojca i Syna położył, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera w imieniu chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jedno grzechy na oczyszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Za stanowisko świętych majątków stróżów przedstawimy Panu zastępów nasze błagania. Się nazywać świętego Franciszka, pasterzy Kościoła, misjonarzy, zakonników, Boże Ludność i Chorobliwości Apostolską, aby wszyscy ludzie mogli poznać moc Ewangelii. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas z Wami. Pójdźmy się do intencji sprawiającej władzę, aby w imię miłości wiecznego do nas z nieba wspierano Ciebie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas z Wami. Pójdźmy się do przedstawiennictwa świętych aniołów, stróżów, zakonnych, personel szpitala, wolontariuszy, księży kapelanów i braci, bonifratów, prosząc w imię świętego Boga o błogosławieństwo, opiekę, pomoc i niewdobry. Ciebie prosimy. Pójdźmy się w intencji matek, aby z radością otwierało się na nowe życie. Ciebie prosimy. Thank you.
świadomie ojczyźnie, zawsze i wszędzie składali dziękczyny niełomnemu. I abyśmy gościli Twoją chwałę, która już nie będzie w aniołach jej archaniołowa. Gdy oddajemy cześć stworzoną przez Ciebie, anioł, wyzwalamy Twoją doskonałość i potęgę. Przez wspanialość świata niewidzialnych dług poznajemy, jak jesteś niezmierzony i godny miłości ponad całe stworzenie. Z radością łączymy nasz głos z chórami anioł, którzy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa wielbią Twój majestat, razem z nimi miłowałeś. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym
z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem jej ulubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Bożym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobają się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmoc, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Thank you.
Chrystusa,